cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale i jesteśmy w Tower Defense'ie, tylko takim Tower Defense słuchajcie anime, coś tego typu, znaczy może nie anime, ale wiecie, z dziewczynami, po prostu waleczne dziewczyny i słuchajcie pomyślałem, że nagram wam taki odcinek totalnie inny niż toalety, żeby po prostu zobaczyć jak wam się spodoba, jak wam się spodoba zostawcie łapkę w górę, zostawcie oczywiście suba na tym kanale, jak i na MRS Plusie i na MRS Robloxie, bo tam też robię dużo rzeczy no i ogólnie też na Mers Plusie robię reakcje i tak dalej, jeżeli chodzi o kibelki, no i słuchajcie Zagramy sobie po prostu tak totalnie, wiecie, na ilku. Myślę, że game mode damy na takiego medium. Mutacje, nie, nic nie dajemy. 150 życia, 60 waveów, czekajcie, a może easy. Jednak 40 waveów to dużo, dobra. Pójdźmy po prostu w easy i idźmy w pierwszą mapę, jaka istnieje. Max players, oczywiście, tylko ja. Jest jakiś ghost pepper challenge, ale ja tego nie chcę robić. I słuchajcie, dodajemy sobie oczywiście, zanim pójdziemy, dodajmy sobie jednostki. I ja troszkę w to grałem z moją dziewczyną i powiem wam, że totalnie nie pamiętam, jak się w to grało, więc no. Gram w to tak naprawdę, wiecie, po długiej, ogromnej przerwie, tak jakbym grał pierwszy raz, więc chętnie zobaczę, jak to tutaj było. W ogóle patrzcie, tutaj mamy napisane, ile meczy wygrałem za pomocą tej postaci, i żadną w sumie nic nie wygrałem. Troszkę to dziwne, nie powiem. No bo wiecie, jest to dziwne, że nie wygrałem niby nigdy, a mam już 26 poziom, bo troszkę tam się kiedyś grało. W ogóle dostałem z Daily, czy tam nie, z maila dostałem taką oto fajną tutaj. Czekajcie, jakąś taką fajną, nie wiem, grafikę, coś takiego, inwentorii. Tutaj, zobaczcie, Summer card, patrzcie, jak tutaj wakacyjna karta w ogóle troszkę nie do tematu, bo już jest szkoła, no ale cóż. I teraz tak, weźmy sobie w moje postacie, weźmy może a no tak, bo można było, słuchajcie, jest coś takiego jak bohaterzy i Majla jest bohaterem, Nekoro też jest bohaterką i ogólnie jakby tutaj sprawa jest taka, że bohatera można mieć jednego na grę, co nie? Ogólnie tych postaci jest o wiele więcej, ja mam troszkę expa, mam troszkę jakby pieniędzy, tego golda, nie pamiętam jak się go nawet zdobywało, ale będziemy zdobywali nowe postacie, jak będziecie chcieli oglądać więcej, co nie? Mamy tutaj na taką farmę jak z blondów no i też sorki jeżeli będziemy dziwnie słychać jestem widzowie chory do no, niestety choroba mnie złapała więc mogę troszkę dziwnie mówić czasami Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało i że nie będzie tego aż tak słychać. Ogólnie chciałbym kupić tutaj toby rewolwerow, rewolwerowiec babkę. Słuchajcie, są też oczywiście, to nie tylko dziewczyny, są też tutaj chłopy. Zobaczcie, taki nubek na przykład. Możemy go kupić za 2000 expa i ja to zrobię, żeby tego nubka sobie ustawić. Więc ustawmy noba, OK, żeby Nobek był z nami widzowie, i jedziemy na rundkę. Zobaczymy, jak w ogóle się w to grało, bo totalnie powiem Wam, że nie pamiętam. Więc chętnie sobie przypomnę. Jeżeli chcecie też zobaczyć odcinek ze zwykłego Tower Defense w Robloxie, Wiecie, tego, takiego OG, oryginalnego, no to też koniecznie zostawcie łapę w górę, wtedy będę wiedział, że, że chcecie czegoś takiego. Teleportuje das tabapę, na widzowie. Tutaj mamy oczywiście logo, Gierki. I jak to w ogóle. Ale to małe jest, w sensie w porównaniu ze Toilet Tower Defense, czy innymi Tower Defensami, to, 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 to takie malutkie jest. Ale chyba właśnie Tower Defense na początku były takie małe, jakby z założenia. I tak, tutaj usuwamy na Q za 4 sekundy wave będzie, nawet nie wiem co dokładnie ustawiać, dobra, nie wiem, ustawmy dupka, czy to jest dobry pomysł? Pewnie nie, ale, ale ustawię. On tutaj widzę, że shotgunem bije, dobra, to skoro shotgunem, to zakładam, że bije trójkę naraz, prawda? Nie, nawet czterech ściąga naraz, ok, czterech, dokładnie. Także bardzo, bardzo fajne. Ten nubek ja go oczywiście upgrade'uję. Większy ręcz i tak dalej. No, wydaje mi się, że powinniśmy to tak zrobić. Ta tutaj kocica, wydaje mi się, że ona slowowała, nie? To skoro slowuje, to damy ją tutaj na początek. I to będzie, myślę, że to będzie dobry wybór. Jakoś tak mi się kojarzy, że ona jest taka frozen. Wiecie, że tak slowuje, nie? Ten ice cut. No, i chyba tak właśnie robi. Tak, ona zatrzymuje, tak slowuje te postacie. Spoko. Jak widzicie, bardzo fajnie można się tu bawić. No, i dlatego też sprawdzam inne tower defensey. Ale a propos toilet tower Defensa, jakbyście byli ciekawi, to sądzę, że jeszcze troszkę i wróci. Dlaczego? Bo na weekend nie wróci, to jest oczywiste, z tego powodu, że wiecie, no w weekend to tak troszkę ciężko, skoro jakby pracownicy tam w Robloxie, się no, no, nie siedzą na weekend raczej, więc słuchajcie, no trzeba czekać właśnie na taki dzień roboczy, na rozwiązanie sytuacji. Co ile ona bije? Co dwie sekundy, no, troszkę nieco więcej niż co dwie. Ten co sekundę, no tak trochę więcej. Ok? I w ogóle się automatycznie wave -y skipuję. Czekajcie, czy ja mam coś tutaj takiego? Auto skip. O nie, wyłączamy. Dobra. Bo mogę nie dać rady, wiecie, po takiej przerwie, takiego autoskipa, no to troszkę szalony bym był. Dobra, ulepszmy to tego Ice Kata. Będzie więcej mrożenia, będzie więcej zatrzymywania. W ogóle dajcie znać, czy graliście w tą gierkę. Jestem ciekaw, czy ktoś grał w takie tutaj tower Defense, które są, no fajnie zrobione, takie wiecie, takie UW i w ogóle. Także no nie wiem, nie wiem. No, zobaczymy. Ja w to grałem, fajnie się bawiłem. No właśnie ten nubek mi się tutaj podobał, jak ktoś nim grał, bo grałem z kimś, to słuchajcie, jakby ten nubek zawsze najbardziej mi się podobał i w końcu go nie kupiłem. Ale ta tutaj bohaterka też bardzo mi się podobała. I ogólnie to wygląda tak, że gdzie tu był exit, chyba tutaj idą, tak? I ją jak damy na koniec, bo najlepiej ją dać na koniec, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jak damy na koniec, ona będzie wypuszczała takie m, nasze, co nie? Jakby nasze jednostki jako zombie, chyba. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ona co jakiś czas, czy nie? Czy ona bije. Czekajcie, już w sumie nie wiem, czy ona bije. Jakby dodajmy jej upgrade'a, tylko nie pamiętam, czy ona. Ona chyba też bije. No dobra, to dajmy ją może tak. Może dajmy ją nieco inaczej. Zróbmy tutaj, bo nie pamiętam jak ona dokładnie działa. Więc wiecie, no lepiej tutaj ją postawić. I ona chyba bije, ale pamiętam, że wysyłała coś takiego jak właśnie dekoro. Wysyłała jakieś tam jednostki. Jakby wiecie, tak jak mamy kamera helikopter w Toilet Tower Defense, to ona wysyłała też jakieś jednostki. Opatrzcie, wysyła tego Undead Void'a. Widzicie? Ona takie, jakby przeciwne zombie, zmienia ich na nasze, w sensie zmienia. No wysyła. I to tak działa, że ona wysyła. Wysyła tutaj w tym obrębie, mniej więcej, gdzie idą właśnie te jednostki, wrogie jednostki. Po prostu tam, gdzie idą, to ona tam wysyła. Mamy kolejny poziom trzeci. Obrażenia oczywiście wypisane tutaj też obrażeń mamy bardzo dużo na tym nupku. Oczywiście ulepszymy też naszą snajperkę, żeby jeszcze lepiej biła. To będzie na pewno dobry pomysł, no bo wiecie, to jednak będzie spoko. I tego ziomka z tymi króliczymi uchami, to chyba się opłacało stawiać, bo on był takim ziomem, który naprawdę potężnie bił. Także widzowie, jak chcecie więcej takich gierek, różnych tak dalej, a nie tylko to. Ale to dajcie znać, oczywiście, toalety też będą cały czas. Chcę też zrobić, słuchajcie, coś z Minecrafta. Właśnie, z moją dziewczyną plus dodatkowo, chcę zrobić Skibidi Toilet w Minecrafcie, zobaczyć jak tam jest, bo widziałem, że nie złe dymy tam, sobie jeżeli chodzi o mody ze Skibidi. A ja lubię się tym bawić i to jest dla mnie fan po prostu, więc wiecie, no fajnie by było zobaczyć. No i tak sobie myślałem, czy właśnie nie odpalić czegoś takiego. Także możecie pisać, jak macie jakieś zdanie na ten temat, czy Minecraft byłby fajny. Widziałem, że chcieliście, bo bardzo dużo osób odpowiedziało. Ponad chyba 5000 głosów było, także wydaje mi się, że jesteście. Chętni, no a to dla mnie tym lepiej, bo ja też jestem chętny za zrobienie czegoś takiego. Dobra. I patrzcie, mamy tego ganera. Gunner jest mega fajną postacią. Dlaczego? Patrzcie, jak mu obrażenia się tutaj nabijają. To jest tak naprawdę nie tyle obrażenia, to jest właśnie, co w nich wiecie, wkłada te obrażenia, ile włożył już tak naprawdę dana postać, ile uderzyła właśnie w przeciwników. Ten za 2000, nekoro do 600, bo nie podchodzą za bardzo. Ta tutaj 400, ale nasz ganner, no ten ganner to naprawdę zasuwa ostro. Zobaczcie, jak on tutaj nawala. No przecież on zaraz będzie miał 1000, a Nubek ma 2000, dopiero dobija. No więc tutaj, no wiadomo, ganer moim zdaniem jest taką, nie pamiętam, jak to było, w sensie szare są postacie, są fioletowe, czerwone chyba były... Nie wiem w sumie, czy czerwone były jakimiś mitykami, czy czym. Wiem, że to są bohaterowie. Ci tacy na złoto, no na pewno są bohaterowie, bohaterskie karty tak zwane. I patrzcie, gunner się też zmienia. Musi się zmienia ten na akacza takiego na przykład teraz, widzicie? On totalnie zmienia swój wygląd. Tak samo inne postacie. Jeżeli je dobrze już dużo ulepszymy, to właśnie na przykład tutaj nubek dostaje nasz arty... artyler. <laughs> o matkę, nie potrafię tego wypowiedzieć. Artylerist, nasz nubek po prostu dostaje taką zbrojkę. Taki pancerz na mm, brzucha, no i elegancko tutaj sobie leci ziomek także jak widzicie totalnie ogrywamy tutaj na razie large void zobaczcie sprawa jest taka, że oczywiście one też mają hp jak w Toilet tower defense więc tutaj ten tower defense jest mega dopracowany zwykły tower defense też sądzę, że nagram, bo dużo jest fanów tej, tej gierki i się nie dziwię, bo jest naprawdę fajnie zrobiony dajby to ice kata, żeby ona bardziej tutaj slowowała. może dajby też sniperce troszkę tutaj życia, żeby mogła sobie strzelać, no wydaje mi się, że będzie ok, Który ona ma poziom pokazuje mi coś takiego, a tutaj mam że druga kreska, dobra, ta sobie tutaj nabija Expa, tak jak bohater z Blonsów, dosłownie. Tutaj mamy za 1800 lepszą, ale widzowie moim zdaniem w Gunnera pójdziemy. Patrzcie, ganer już przegonił obrażeniami naszego artylerystę. Artylerystę, okej. Okay. Więc jakby ten dubek jest przegoniony, niestety. I patrzcie, teraz lepsze takie kurd Voidy. takie jakieś inne Wojdy, ta nasza nekoro wysyła, jeszcze bardziej potężne. Zobaczcie, one są teraz naprawdę grube, nie? One naprawdę potężnie tutaj idą. Ja dam chyba autoskipa, bo serio idzie nam super. I nie sądzę, żebyśmy przegrali. Mamy 4,500 tysiąca obrażeń na ganerze. Artillerist 300, 700, tu 1400, no wiadomo, tutaj wolniej biją, ale jak tak patrzeć na tego gadera, dobra, ulepszamy go jeszcze bardziej. Patrzcie, co on teraz robi, gościu, nie no. Znaczy, jego minusem na pewno jest to, że zasięg, nie? Patrzcie na przykład na snipera. Mega zasięg, ehm, na przykład taki artyleryst, no w sumie podobny, podobny. Także tutaj do Gader, może dobra, jednak źle powiedziałem. To nie jest chyba, jego zasięg nie jest jego słabą stroną, bo i tak ma całkiem spory, widzicie, no tak to jest, jak się grało bardzo dawno temu i w sobie już się za dużo, no, nie pamięta. Ja to sobie był lepszy na maksa, myślę? Ale zanim to, to wejdziemy jeszcze artylerystę. Proszę bardzo, artyleryst, tutaj Dubek Będziesz jeszcze więcej bił, bo nie chcę go zostawić. Ja lubię nóbki e, Trzy paski, tutaj też trzy. Mamy iskata jeszcze, którego myślę, że też damy na większe slełowanie. W takim wypadku wtedy to już totalnie nie przejdą. Nie ma szans. Patrzcie to, jaki icecut odpalone. Snajper oczywiście też by się przydał ulepszonko. Nekoro sobie sama radzi. Można wydać pieniądze, żeby ją ulepszyć, ale to moim zdaniem nie ma sensu za bardzo. Lepiej wydawać na jednostki niż na bohatera, bo Bohater tak czy tak, bijąc po prostu te, te. Te potworki, nie, te zombie, nie wiem jak to nazwać. W sumie to są chyba... Takie wojny, no to to jakieś takie ciała, nie? Jakby do no, przeciwników po prostu jak bije to sobie XP Więc w sumie nie musimy go tutaj wydawać na niego, no taka prawda, bo tak naprawdę możemy wydać 13 tysięcy, a zaraz na kolejnym wave'ie patrzcie, już 10. Także on bardzo dużo dostaje, nasz bohater dostaje dużo expa, Jakbyśmy na niego wydali, no to tak naprawdę tracimy, nie? No po prostu, no nie ma co ukrywać. Dajmy Nubka na czwarty. mnie, mnie to najbardziej tutaj na to czekam. Dobra, Nubek na czwarty. poczcie, jak, jak, jak uboy to gościu. Nie no dobra, będzie naprawdę ok, 32 więc idzie nam dobrze. Lecą jakieś Dark Voidy, ok? Te już są potężne, wyglądają jak jakiś samuraj czy coś takiego, więc tutaj już lecą naprawdę, naprawdę grubo. Nasz Icecat oczywiście, nasza ulubienica, y, dziewczyna, która po prostu wszystko zeslowuje, no i totalnie nie mogą przejść, patrzcie jak ona slowkuje fajnie, mega tutaj działa, ten Icecat bardzo mi się podoba, ta jednostka, no i Gunner oczywiście, bo tutaj, no zobaczcie, bardzo ładnie zatrzymuje ich, o, patrzcie jaki bo tutaj strój, okej, okay. dobra, śnieżyca normalnie, elegancka, dobra, czwarty, czwarty i teraz Gunnera na czwarty, pewnie gra jak nubek, to prawda, ale co z tego, dobra, Nekoro na ósmy, powiem wam, że teraz będzie miała jakieś grube postacie, Zobaczcie, Stimulated Void, 125 HP, no powiem wam, że naprawdę teraz to nasza Nekoro potężna jest, naprawdę na siódmym poziomie jest mega potężna i widzę, że te, jakby te wave'y bardzo szybko przechodzą, więc chyba lepiej grać takiego, taki trudniejszy tryb po prostu, bo 40 wave'ów wchodzi bardzo, bardzo szybko, zobaczcie, my po prostu tutaj jakby chwilę siedzimy, tak naprawdę teraz już zbieram na Gunnera, bo chciałbym jeszcze zobaczyć, co Ganer ma na czwartym poziomie, on ma 19, prawie 20, już ma 20 tysięcy obrażeń, także naprawdę grubo, oczywiście... Nubek go przegonił, no bo ma większy poziom, więc ciężko, żeby nie przegonił. Nasza Nekoro no nie za dużo zadała, ale sprawa jest taka, że Gunner po prostu dojeżdża i dlatego za dużo nie zadaje. Poza tym ona w tarczę chyba bije czy coś takiego. Więc naprawdę do, ciężko jest jej tutaj się dostać do, do zadania obrażeń. Gunner jest naprawdę mega postacią. Zobaczcie, P90. No a bo teraz będzie P90, bez kitu, to już w ogóle będzie szybkie. P90, jak ktoś gra w CSK, no to, to wie, że naprawdę szybka broń. Mówiąc krótko naprawdę szybka, więc myślę, że tutaj będzie grubo. Dobra, dajemy mu PMK, P90 ccyk i patrzcie jak teraz nawala. No przecież co 0,04 sekundy to jest chore. Beefy Void, patrzcie, 5000 chłop ma. Olej idzie grubasek. Dobra, dawać go dawać, dojeżdżać. No i co? Mamy, mamy, wygrana, patrzcie, normalnie. Jeszcze mamy tutaj takie fajne okienko, sieba. No to tak, lecimy w Endless, możemy lecieć w tej grze, więc bardzo fajnie, albo do lobby, i w lobby możemy widzowie się na przykład, nie wiem. No moglibyśmy na przykład tutaj z innymi napić się jakieś herbatki albo kawki, bo z tego co wiem, dziewczyny tutaj serwują coś takiego. Mm, więc już wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Generalnie gierka jest bardzo fajna. Patrzcie, idziecie, no i bierzecie sobie jakiś przysmaczek. O, i zjem sobie. Pączka widzowie, więc pączek dla Was, za Wasze zdrówko się bada.